This is the tale thus far. In the Dead Kingdom, a tale of a merchant shrouded in mystery and smoke. A bell rang, a throne roared skyward, but death could not meet its lord. Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu, wizualnie widzę was w grze, która nazywa się Darksiders 2 i w sumie mamy to, jesteśmy tutaj. Zeskoczmy sobie na dół, nawet nie spodziewałem się, że nas tutaj wczyta. Teraz mi się skojarzyło z kolei z... No nie! Nie! Chłopaki, jechać z nim. Gdzie jest chrzęściej? Gdzie on jest? Dobra, nic mi nie mogę zrobić. Czy ja mam go przyciągnąć, czy ja mam w niego strzelić? Bo nie jestem pewny, co ja mam z nim zrobić. Przyciągnę. Skojarzyło mi się z Asterixem. Asterix i Obelix. I tamta scena była na właśnie w jakimś koloseum w walce, że wielkie drzwi i mały koleś wyszedł. A, nie zdążyłem. Czy muszę to szybciej robić? Dobrą to mam. To jest ten boss, czy to jest jakieś preludium do bossa? Może to jest Okej. Jest coś większego, dawać mi go tu. On ubrał część innych tych. To był ten patent, co oni mówili, że on się składa z różnych. Siluje się na tobie, sorry koleś. Ładujemy się z energią. Ej chłopaki, gdzie wy w ogóle jesteście? Już? Rozwali was wszystkich? One się z czymś tłuką, to nie wiem z czym się tłuką. Czy on się podleczył? Mam wrażenie, że się podleczył. Tak, on się leczy. Czym on się leczy? Interesting. Dobra, nad czym się bardzo podleczył. No dobra, proszę mnie tu nie tak jest. Przez chwilę jego głowa się oświeciła na fioletowo. Znowu na czym się podleczył, tylko nie mam pojęcia na czym. Thank you.
place for all. Czy on wyciągnął swój kręgosłup? To było awesome. Niestety. Dobrze, nie udało mi się. Złapały go w locie, czy nie? Ach, nie trafiłem. O nie, podchilał się! To było dobre. To był błąd. Złota czaszka, nagroda zdobyta na złoconej arenie. Coś troszkę jak z Indiana Jonesa. Co my tutaj mamy? Interakcja. Kły chaosu. Na tych kosach znaleźć można charakterystyczne znaki czterech jeźdźców apokalipsy. Zwane są kłami chaosu i zbierają krwawe żniwo wśród wrogów, którzy mają czelność sprzeciwić się śmierci. Kły chaosu pod wieloma względami przypominają broń wojny. Niesławny i zabójczy pożeracz chaosu. Okej, faktycznie to wygląda jak coś od wojny. Skoczmy sobie na chwilę i zobaczmy, co nam to tutaj daje. Nie mamy kolejnego punktu? Nie, rozdałem cały. Czy my już możemy założyć pazury Bethir? Możemy, ale są one słabsze niż to, co mieliśmy. Okej, a to tutaj też niby jest słabsze. Szansa obrażenia, okej, siła, punkty zdrowia po trafieniu krytycznym. No to mnie leczy, opętane dwukosy są awesome. Pomyślimy przy innej okazji. Co my teraz powinniśmy zrobić? Powinniśmy iść stąd w Horerę, tak? Dokładnie tak.
Taką mam nadzieję, takie mam wrażenie. Powiem wam, że ta walka była fajna, frustrująca, pomimo tego, że przeciwnik się healował. W sumie nie rozgryzłem, dlaczego on się healuje, na jakim etapie się healuje i co sprawia, że on się healuje. Ale walka była spoko, bo było kilka zmiennych takich, że jedna za drugą wskakiwały i można było zastąpić. Tam powinniśmy lecieć, czy... Tu czy tam? Bo nie jestem pewny. Nie, tuśmy byli ostatnim razem. Czyli powinniśmy lecieć w tamtą stronę. Tam lecimy! Fajnie by było, jakby mi też pokazało, czy są tu jakieś... Załóżmy, że wszystkie złapaliśmy oprócz tej, która jest na naszej drodze powrotnej ustawiona pięknie. No to tuptamy, tup. Tam, tra, tam, tam, tam. Teraz pamiętać złapać to badziewie na dole, które jest chyba na dole. A, to mogłem na szybko się dostać. Za załomem ukryli skubane bestie. No nic, niedługo już powinniśmy się zbliżać do etapu, na którym wydrupimy lepszy sprzęt niż ten, który nam dali setowy. No ale ten setowy to nam dali ile bossów temu, nie? Też inna sytuacja. Kurde, połapałbym tych bossów. Jeżeli tutaj się to jakoś tak rozwinie, że nie będziemy musieli świrować dalej za bardzo, to może skoczę i tam było tyle, że tego króla, czy jakoś tak? Bardziej na wejściu do tej zony. Kruk tam został i kruk się stamtąd wydostał. Skubany. Skubany. Dobra, wracamy na górę. Może tu jeszcze coś na dole nas czeka. Mam wrażenie, że niekoniecznie, ale zejść mogę i się rozejrzeć. A nuż jest jakaś skrzynka, czy inna znaczka, czy jakiś głazokęs, którego się nie spodziewałem. Wow. Co tak? Czy myśmy tu byli? What the heck is this? Okej. Tu jest wyjście normalnie na świat, tak? A myśmy gdzieś tam skąd inąd lecieli i turlali się na lewo, na prawo. Dobra. To skoro tu normalnie jest wejście, znaczy się też, że normalnie tu jest teleport, to będziemy mogli tutaj wrócić, kiedy będziemy chcieli. Nie lub bardziej. Warto było otworzyć bramę sobie na przyszłość. Myślimy perspektywicznie, a teraz tup na górę. Na samą górę, widzu. Więcej sodów nie macie? Zadyszkę złapałem. Wow. A, to jest ten statek. Okej, myśmy przybyli do areny, a statek statkiem, dwie różne rzeczy widzę. Coś tu było tak, tu był jeden z bajerów do złapania. Leżą zwłoki, a tu są te dwa przysypiające delikatnie węgorze śmierci, ale kozacko one wyglądają. Swoją drogą podobny design miały wiele lat później te cuśki, które były w Avengersach. Tu się da. Nie, muszę zaskoczyć. Fajne wyjście mają. Jakby ktoś coś. No to wyjście też nie jest zbyt takie łatwe do ogarnięcia. Dobra, zasłużyliśmy na audiencję. Pogadajmy jeszcze z naszym mistrzem broni białej. The Pale Rider in the flesh. Nie ma nic nowego do kupienia, ale tu jest kumpel. Ten merchant dla nas coś zapewne jeszcze ma. Okej. Skoro tyle, to tyle. Idziemy zagadać z kumplem. Pozwólcie mi go zabić. Czy mogę go zabić od razu? I was so hoping you would not return. What of the arena's champion then? He won't be entertaining you any longer. No. Impossible. I believe your king will see me now. I cannot deny you.
A mogę go zabić przy okazji? Królewska zapłata. Za tronem jest coś ukryte. You stink of the living, horseman, of souls long overdue. You are not welcome here. Pity. I was starting to enjoy the atmosphere. Then you have not been here long. Billions of souls crowd my kingdom. All of humanity wailing for vengeance. Nice. But I see you are already familiar with such music. What would you have of me, horseman? Show me the way to the Well of Souls. And what do you seek there? Power over life and death? Or do you hope for absolution, kinslayer? I wondered where the souls of your brethren had gone, for they never passed through my realm. Your realm hardly needs more subjects. True. Yet I must face this rabble without the lords who serve me. That's not my concern. Make it your concern, and I will grant your request. Find my three dead lords, and wake them from their slumber. This will bend them to your will. Return the lords to me, that they might share my burden. Ej, to jest awesome! Raz przypomina mi oczywiście Piratów z Karaibów i Davy Jonesa i całą resztę, ale też kilka innych motywów i jest to piękne! Artefakt. Nie mamy chyba w sumie o czym... Mamy o czym gadać? Możemy jeszcze o czymś zagadać? Do not fail me, horseman, or you will never return to the eternal throne. No. Will be lost. What do you know, my brother? The seventh seal was not broken, but he was. His soul passed through this realm, burning with agony. Okay. Now, it cools in the abyss, surrounded by void and silence. Soon, the Charred Council will be picking it from their teeth. Hmm. With your help, the council will be denied. You have yet to teach me how to reach the well. I grow tired of these diversions. If you want answers, why don't you take them? Oh. On this path, you do not serve the balance. And for that, you are denied your rightful power until you have it. You are beneath me. You'll forgive me, Lord, if I don't bow. Why do your lords leave the eternal throne? They seek what they cannot have. Something beyond both death and life. Oblivion. The cowards claimed it was already spreading, eating at the fringes of our realm. After I punished them, they fled to their pathetic strongholds. What you speak of is corruption. Name it what you will. It is not a threat to the Lords of the Dead. We have judged the Fallen since the beginning of time. There is no power that can undo that. W ogóle nikt się nie przejął, że macham kosami koło ich Lorda. To znaczy, ja wiem, że on jest... że wysłałbym go z powrotem do niego, do domu, ale no, ale no. Dobra, ten nam chyba nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Wypad. Czy my tu coś mamy do zrobienia? Mogę co najwyżej zerknąć, czy coś tu nam się odnowiło do rozwalenia. Jeżeli tak, to fajnie by było wszystko rozwalić ponownie. Więc plan jest taki, ludziska, dalej na ten odcinek, bo to wydaje mi się, że ciut za krótki jak na ten odcinek. Czy ja słyszę Głazokęsa gdzieś tutaj? Widzę Głazokęsa tutaj! Jak go sprytnie ukryli! Tak.
Nice. Plan ludziska jest taki. Mapa. I spróbujmy znaleźć... Wydaje mi się, że mieliśmy wejście do leża tego... Gdzie on jest? Leże obalonego króla. A myśmy startowali ze skaliste ziemie. To jeżeli leże, to... Tepnijmy się na wyłom, bo tutaj chyba było miejsce najbliżej. Obrócę się. Podjadę troszkę tutaj może i zobaczymy, co na nas czeka tu na dole, bo jeżeli to nie będzie za długie, to ja bym nawet się tutaj otrzaskał bardziej niż mniej. Skoro dzisiaj mam siłę i energię na nagrania, to why not, why not, why not? A potem byśmy skoczyli do Thane'a, oddać duszę, jeżeli to faktycznie jest ten, którego my tu mamy przeklastać. Żadnego króla. O, skrzynałka tam jest i ten, jak się tam dostać? Jak się tam dostać, pytam ja się was. Tędy nie. Z tamtej strony nic nie ma, czyli muszą nas tu wpuścić bokiem. Jako, że muszą nas tu wpuścić bokiem, to któreś drzwi tutaj się muszą otworzyć dla nas. Któryś tu jeszcze stoi? Jest tu jeszcze jakiś cwaniak? Nie? No to... Wykonali swoje zadanie, dali mi się wyhilować na sobie. Szkoda, że musiałem zmarnować troszkę energii na nich. Wrażenie, że tu jeszcze jakieś łażą. Fleje małe. Jakie teraz wszystko się wydaje proste. I za chwilę znowu pójdziemy gdzieś, gdzie jest wyższy poziom trudności i poszaleć nie będzie można. I to jest klucz, do którego nie mamy dostępu. Co to jest? Co to jest? Widzę potwora, którego nie widzę. Znaczy, którego nie widać, ale... Zakładam, że dostaniemy jakąś fajną zdolność, która pozwoli nam się rzucać między stanami skupienia. Może tak to nazwać. Jeżeli tak faktycznie będzie, to wtedy będziemy mogli zabić tego potwora dzielnego. Do zapamiętania, gdzie on jest, żeby potem nie musiał szukać. Wizu, wizu, pamiętaj, pierwszy jest w leżu, że króla. Tutaj jest się co... Aha, tutaj się co złapać jest, bo tutaj jest to. Dobra, no to skoro tak... No. Nice! Dobra. Czy coś tam skoczyło jeszcze? Dawaj ten hajs. Co prawda jestem... Wow, miałem niezmienione i w ostatnim momencie zacząłem panikować. Na szczęście to się zmienia automatycznie, jak jestem w zasięgu i w locie. Przecież to oprócz tej skrzynki? Tyle? Spodziewałem się, że to będzie klucz do tamtego, ale może... To gdzie tam było? A tam były na samym początku jeszcze schody niżej. Czy tu na dole coś ukryte jest? Nie wygląda, żeby coś tu miało być ukryte. Czy to, co tam tupta z drugiej strony, jest wielkim paskudnym robalem? Bo mam wrażenie, że jest wielkim paskudnym robalem. Czy skoro tu nie mogę, bo tu jest zamknięte, to musimy wyjść. Ooo! Znaczka, której nie przyuważyłem. Fakt dynastii. Musimy się dostać na górę. W ten sposób chyba, tak? Okej, ludzie. Jest plan. Jest plan. To muszę zrobić tak? No dobra. Ha!
Okej, noise! I jeszcze jedna znajdźka. Święty zwój szafarza. Aby odkryć tajemnicę ukrytą w labiryncie szafarza, odbierz następujące kierunki SE. Dobra, gdzie jest ten? Tutaj znaczka, ale to nie stąd. Myślałem, że stąd będę mógł tu doskoczyć. Ale jeżeli to nie jest stąd... Jeżeli to faktycznie nie jest stąd, to znaczy, że tu się kryje jeszcze jedna tajemnica, do której nie wiem, jak się dostać. Bo my jesteśmy tu u góry. Ha! Bo tam nie ma przejścia sensownego. Tu jest kolejny ten znacznik tego. Szkoda, że nie mogę użyć łapki, żeby przyciągnąć do siebie znajdźkę, która jest poza moim zasięgiem. To by było awesome, gdyby ta gra była aż tak mobilna. A, tu na dół. Tak mobilna, że wiecie, jak macie odpowiedniego skilla, odpowiedni zasięg i ten, to możecie sobie ułatwić puzelki, albo żeby nawet puzelki były na tej zasadzie zorganizowane. Część jest, część już jest, muszę powiedzieć. No bo... A, to nam będzie potrzebne raczej do powrotu. Doskoczone! Nie tak? Aha, dobra. Czemu? Co się stało? Moment. What the heck? To było dziwne. Chciałem się złapać, ale ewidentnie nie. A, to wcześniej trzeba. Upierdliwe, ale pomysłowe. Mamy klucz i tu jest nasza znajdźka, którą, jak dobrze zrozumiałem, da się złapać w ten sposób. Okej, to rozwiązało nam problem. Mamy klucz, ale tam jest zejście jeszcze niżej. Wiecie co? Ja sobie pójdę tam jeszcze niżej i zobaczę, co tam nam nie czeka. What the heck, bro? To chciałem zrobić delikatnie, no ale... Delikatność nie jest... przywarą tego jeźdźca apokalipsy. Kamień z serca. Gazoken z siły. Nie, to nie. No w sumie nawet na dobrą sprawę to nie wiem, jak to otworzyć na chwilę obecną. Czyli lecimy na samą górę do naszego upadłego władcy. Jak on miał? Argun? Nie. Walony król. Wydawało mi się, że podali gdzieś jego imię, że ten gadał z imienia, a myśmy sobie tylko zanotowali. Obalony król. Tu? Czy... Chyba tu. A w sumie to nawet i możliwe. Jesteśmy gotowi. O! Zrespawniły się? Jeśli chodzi o potki, o wszystko jesteśmy gotowi. Energię też mamy. No dobra, wskakujemy. Jeżeli to nam się nie zespawni za plecami, próbując nas zjeść,
To nie spodziewam się, żeby Upadły Król był jakimś większym wyzwaniem niż ten Krwibór cały. Te wszystkie, które mieliśmy wcześniej. Chyba, że będziemy jakąś nową, fajną mechanikę. Taka opcja też istnieje, ale no. Tu możemy iść i tu możemy się wspiąć. Okej, tu jesteśmy, ale... Czy to była winda? To była normalna winda. Pociągnij skosy, żeby włączyć windę. Winda, winda! Ta-ta-ta-ta-ta! Nie zgadnę. Chłopak normalnie by sobie tutaj poradził. Widzę go tam. Rozwalili wszystkich z tyłu. Mają niezłe obrażenia z tym wybuchem na koniec. To im trzeba przyznać. Okej, ten jeden się zespawnił za ścianą. Kupa piachu. I hajsy dał. Nice, warto go było dobić. Ale to śmiechowe, że jednego ze... No, w sumie jak go rozbijałem, to on tak stał w tej ścianie, ale... Mamy naszego kumpla. W sumie jesteśmy gotowi chyba na każdą ewentualność. Bo powiem wam, że jak będzie skubany miał mnóstwo... On ma tarczę i młot. Troszkę, czy mace'a. Troszkę mi się kojarzy z jakimś Warcraftowym. I ma dużo życia! I ma duże, mocne kopnięcie! I tak od siebie rozwala Ady! Ma duży zasięg tego. Bardzo duży zasięg ma tego. Ej, ma troszkę przesadzony zasięg tego wszystkiego. Thank you.
Wiej. Wiej. Obalony król Argul. Już! Berło obalonego króla. Obalony król Argul wykuł tę broń, aby rzucić jej przeciw swym najbardziej znienawidzonym wrogom. W Berle zaklęta jest jego lodowa furia, która przy każdym uderzeniu mrozi ofiarom krew w żyłach. O kurka. To było ciężkie. Wizu powiedział, jesteśmy gotowi na wszystko, na to nie byliśmy gotowi. Problemem nie był jego skomplikowany gameplay, tylko że on miał mnie na półtorej hita. Dwa razy we mnie trafił i mnie nie ma. Z max życia do jestem... Właściwie mnie nie ma. Użyliśmy tych pazurów, jako że one są od tej Bethir, czy jak ona tam ma, i one mają te ogniste jakieś bonusy, ale w sumie nie wiem, czy one są lepsze niż... Wydaje mi się, że to co używaliśmy było lepsze. Chyba było lepsze. Żeby było zabawniej. Nie, to badziewie było jeszcze lepsze. Och well. Mając to za sobą, warto by było powiedzieć, że chyba musimy się tupnąć do naszego kumpla Thane'a. Jak to zrobić? A, to nas wiezie na górę. Okej. W ogóle na dole, na mapce wygląda jak płuca. Troszku. No cóż, to było długie. Tego się nie spodziewałem. Znaczy, jak wymontuję wszystkie nieudane walki, to będzie krótkie, ale no, chyba levelu nie udało nam się wbić na tym bossie. Czy udało nam się wbić level? A, po rozmowie z Thane'em będziemy wiedzieli. Strasznie mało leczenia na nich jest, ale tak strasznie mało. Tam jest chyba wejście do naszego nowego przybytku niedoli, tak to wygląda. To są skrzynki. Gdzie to są skrzynki? Dopiero teraz przyuważyłem, że tu są skrzynki. Z której strony trzeba się tu dostać, żeby się dostać do skrzynek? Ha.
Prawdopodobnie jestem jakiś zamieszany motyw. Czy ja tu się po prostu mogłem teleportować i zaoszczędzić na czasie? Tak było. True story. Nie ma kupca. Kupiec wywędrował gdzie indziej. A my spróbujmy skorzystać z tych bram. Agartha? Portal do krainy kuźni. Tak mnie po prostu wsysnęło i tyle? Co to znaczy zbierz nasiona? Ja skoczyłem tutaj głazok kęsy. Okej, czyli ja mam rozwalać te monstra i dostaję z nich te nasionka. Dla wieszczki. To może jeszcze tego questa sobie dzisiaj? Jak już tak szaleję. I są nasiona. Żeby było zabawniej, z tych latających też mogą być. Co mnie tutaj? Ile kolorów! Masakra, odzwyczaiłem się. W krainie umarłych jest tak bardzo czarno-biało. Dobra, ludziska, rozwiążemy to tak. Ten odcinek zakończymy rozmową z Tainem, a potem podbijemy do wieszczki w następnym odcinku, na początku następnego odcinka, żeby dowiedzieć się, co dalej, bo to przecież nie jest koniec questa. Ja tu chciałem zakończyć questę, a tam się zaczyna dalej i będziemy mieli więcej, więc ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenka i hej! Więc to za sobą chciałbym powiedzieć, że Thane, Argul został pokonany. Once he was king of the dead. Trust you remember to bow before you killed him. There are pictures yet that will prove you're equal. No, ten był mi równy. Ulepszona postać żniwiarza. Śmierć jest nieuchronna, to oczywiste. Gdy napotka się tę ostateczną postać żniwiarza, śmierć może utrzymać tę potężną postać dłużej, a gdy ta już znika, uwalnia ostatnie uderzenie magicznej energii, by pogromić tych, którzy zdołali przetrwać jej atak. Czy ja wbiłem level i to... Tak, wbiłem level i to za level jest. Otrzymujesz punkt umiejętności. No to na koniec sobie... Co my tu chcemy machnąć? Tarcza na razie mnie mniej interesuje, na razie interesują mnie bardziej zdolności moich ludków, więc może ulepsz i będziemy śmigali tak. Jeszcze jeden punkt i będę urok śmierci. W sumie wszystko z minionami wtedy będę miał na maksa, a potem sobie pójdę, nie wiem, może tutaj cmentarna tarcza, albo to drugie odbicie gida odbija część otrzymanych przez śmierć obrażeń w stronę przeciwnika. No to by było niegłupie. A tutaj coś? Uziemienie, po użyciu gidy śmierci iskrzy piorunami, zadając obrażenia po bliskim przeciwnikom, uderza w jednego z wrogów po upływie od pół do jednej sekundy, zadaje 70 punktów obrażeń. To by było niegłupie również. A to szał. Śmierć korzysta ze swych rezerw gniewu, by atakować wrogów. Szał staje się potężniejszy w zależności od ilości dostępnego gniewu. Kosztuje 100 punktów gniewu na strzał, zadaje 91 punktów obrażeń na strzał. Okej, będę mógł go wystrzelić w kosmos. Noise, noise.